Tam, gdzie leśna ścieżka wije się jak wstążka, a strumy szemrze niczym kołysanka, stoi ogromny dąb. Jego pień jest potężny, a konary rozchodzą się na wszystkie strony świata, falując przy każdym podmuchu wiatru. To drzewo umie mówić, co w krainie Gawroszków jest zupełnie normalne. Zbliżcie się, moje dzieci. Opowiem wam bajkę o dawnych czasach, gdy magia płynęła swobodnie przez naszą krainę. Zamknijcie oczy i wsłuchajcie się w szum moich liści, gdy pozwolę wspomnieniom wypłynąć z zakamarków mej pamięci. Mówi stary dąb głosem pełnym ciepła i mądrości. Jego głos jest głęboki i potężny, ale zarazem uspokajający. Wyobraźcie sobie las, którego drzewa sięgają niebios, a kwiaty iskrzą się czarodziejską energią. Pośród tego uroczego miejsca żyły gawroszki. Leśne dzieci ubrane w kolorowe tuniki ozdobione wzorami z liści. Przechadzały się wśród ścieżek przepojonych czarami, odkrywając cuda natury. Najbardziej niezwykłą drużyną byli Olga, Ola i Olek. Troje nierozłącznych przyjaciół i różane rodzeństwo. Olga była niewinna, ale kryła w sobie siłę. Jej młodsza siostra Ola miała wrażliwe serce, które świeciło jasno nawet w ciemnościach. A Oleg był pełen szlachetności i mocy ukrytych w jego sercu. Każde z dzieci miało swego skrzydlatego towarzysza, magicznego ptaka, który był ich strażnikiem i przyjacielem. Olga miała mądrą śnieżną sowę lamię, Ola słodkiego kanarka Ninu, a Oleg dzielnego sokoła Nino. Jednak w najgłębszej części różanego lasu czaiła się zła czarownica muma Paduri. Pragnęła ona uwięzić w swych czarach potężny magiczny diament, źródło życiodajnej mocy dla całego lasu. Bez tego klejnotu las zacząłby więdnąć, a magiczne istoty tracić swe zdolności. Gawroszki miały jednak niezwykłą energię życia i to one miały ochronić las przed zgubą. Niestety magiczny diament zniknął, a może został ukradziony przez mumę Paduri. Olga, Ola i Olek wyruszyli w niezwykłą podróż pełną przygód i tajemnic. Musieli odnaleźć drogę przez zapomniane leśne ostępy, labirynt tajemnic, aż do zamku czarownicy. Czy okażą się na tyle odważni? Czy ich przyjaźń przetrwa najcięższe próby? Magiczny diament Gawroszków był białym kryształem o perfekcyjnie czystej strukturze emanował tajemniczą mocą, która sprawiała, że jego kształty stawały się lekko wydłużone i zabarwione różowawym blaskiem. Jego powierzchnia była gładka jak lustro, odbijając światło w tysiącach migotliwych promieni. Wewnątrz diamentu przebiegała sieć diamentowych i różowo-mlecznych włókienek, tworząc nieziemski efekt. Gdy diament trzymało się w dłoni, można było poczuć subtelne drżenie, jakby pulsował życiem. Wokół niego wirujące iskierki tworzyły iluzję małych płomieni, które tańczyły wokół kryształu. Magia diamentu była najprawdziwszą formą energii, jaką można było sobie wyobrazić. Diament Gawroszków skrywał mroczną tajemnicę. Jego moc była celem poszukiwań mumy paduri. Wiedźma pragnęła posiąść ten diament. By zdobyć nieograniczoną moc i podbić całe królestwo. To Muma opętała Elwirę, ostatnią strażniczkę kryształu. Elwira, najstarsza siostra Olgi, Oli i Olka, zniknęła podczas poszukiwań magicznego diamentu, próbując odnaleźć zaginionych rodziców. Eliza i Adam, rodzice Gawroszków, byli strażnikami różanego lasu i poświęcili się, by chronić jego magię przed zakusami mumy Padurii. Przyszłość Elwiry i diamentu zależała od jej młodszego rodzeństwa, trójki małych Gawroszków. Ich miłość, niewinność i odwaga były kluczem do odczarowania Elwiry i uwolnienia diamentu z podmocy mumy. Gawroszki postanowiły odzyskać diament i przywrócić magię do różanego lasu. Czekała ich droga przez nieznane ścieżki i tajemne miejsca pełne dziwnych stworzeń. To opowieść o mądrości, odwadze i siłach, które płyną z najgłębszych zakamarków duszy i serca, o Gawrożkach, którym dano szansę na ocalenie różanego lasu i przywrócenie magii, która go otaczała. Rozpoczynamy magiczną podróż w świat dawnych czasów, gdy losy były splecione z czarem i tajemnicą.